Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam, jak ustalanie priorytetów pomaga być bardziej produktywnym w ciągu dnia. Zapraszam. Z tej strony Tomek, Sługi z Records. Zacznijmy od tego, dlaczego warto ustalać priorytety. Teresa McCann, autorka przełomowych zagadnień nad produktywnością, odkryła, że jednym z najważniejszych elementów zarządzania czasem jest ustalanie priorytetów. Priorytety to zadania, które są dla Ciebie najważniejsze, bo dają największe i najbardziej korzystne rezultaty. Są to jednak także najcięższe i najbardziej wymagające zadania. Powinieneś również wiedzieć, które z tych wszystkich zadań do wykonania jest dla Ciebie najważniejsze i najbardziej istotne. Posiadanie codziennych priorytetów na dany dzień zwiększa wydajność i przekłada się na wyższy poziom energii i poczucia komfortu. Decyzja o wyborze priorytetu sprawia, że planowanie staje się znacznie łatwiejsze. Teraz powiem o tym, jak wybrać priorytety. Jeśli nie wiesz, które zadania powinny być Twoim priorytetem na dany dzień, to zadaj sobie te trzy pytania. Które z zadań przynosi najwięcej wartości w mojej pracy? Jakie działanie najbardziej zbliży mnie do kluczowego celu? Czy po skończeniu tego priorytetu pozostałe zadania będą łatwiejsze do ukończenia? Następnie zarezerwuj czas na wszystko, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli uznasz, że w danym dniu najważniejsze jest dla Ciebie produkowanie muzyki lub ćwiczenie na gitarze, to musisz znaleźć na to czas. Jeszcze raz zadaj sobie pytanie, jakie najważniejsze zadanie na tym etapie najbardziej zbliży mnie do mojego postawionego celu. Na przykład moim celem jest zmiksowanie całego albumu. Do tego ustalam priorytety. Aby zbliżyć się do tego celu, muszę codziennie poświęcić przynajmniej godzinę na miksowanie jednego z utworów. Wyznaczając codzienny priorytet, wiem dokładnie, który utwór będę miksować i co dokładnie muszę w nim zrobić. To oszczędza czas, który mógłby być stracony na wcześniej wspomniane rzeczy. Zamiast określać priorytety w sposób ogólny, na przykład wyprodukować coś nowego, lepiej ustalić coś konkretnego. Na przykład zacznę dzisiaj nową produkcję w skali c-moll i nagram temat przewodni na pianinie. Nie chodzi, żeby się ograniczać, bo skalę i brzmienie melodii zawsze możecie zmienić, ale to daje Wam łatwiejszy start i przy tym możecie zaoszczędzić dużo czasu. Jeśli nie możesz w ciągu dnia przeznaczyć czasu na zrobienie całej produkcji, to napisz tylko jedną małą rzecz, którą chciałbyś dzisiaj zrobić. Na przykład tylko wyprodukować perkusję albo napisać tylko progresję akordów. W miksie tak samo. Jeśli wiemy, że nie mamy wystarczająco dużo czasu, nasze priorytety mogą brzmieć: zmiksuję perkusję albo zautomatyzuję głośność głównego wokalu. Samo zaczęcie pracy nad utworem może spowodować, że popracujemy nad nim dłużej i chętniej niż wcześniej myśleliśmy. Warto zrobić te priorytety z rana, ponieważ właśnie z rana najmniej rzeczy może nas rozproszyć. Pamiętaj, przygotuj swoje trzy najważniejsze zadania przed snem, albo najpóźniej samego rana. To pozwoli Ci przejść przez dzień, mając już ustalone najważniejsze cele. Na początku warto ustalić sobie przypomnienie, które przed snem przypomni nam, aby to wykonać. Po jakimś czasie wejdzie nam to w nawyk. Teraz chciałbym Wam pokazać, gdzie możecie zapisywać swoje priorytety. Pierwsza rzecz to zwykły notatnik. Zapisywanie wszystkiego w notatniku pozwala szybko wrócić i zobaczyć rzeczy, które kończyliśmy w danym tygodniu. Dzięki temu będziemy mogli zaobserwować progres, jaki robimy na przestrzeni danego czasu i swoje notatki mieć zawsze koło siebie. Drugą możliwością to program do zarządzania listą zadań. Jak dla mnie jest to jedna z najszybszych metod do zapisywania priorytetów i ich sprawdzania, ponieważ możecie mieć ją zawsze przy sobie w telefonie. Ja do tego używam Todoist. Możecie również zapisywać je w wirtualnym notatniku, który możecie zabrać ze sobą wszędzie. Wirtualny notatnik daje Wam przewagę nad programem z listą zadań, ponieważ zawsze możemy wyszukać jakąś starą notatkę i ją przeanalizować. Ja polecam jako notatnik Evernote, ale każdy inny sprawdzi się również dobrze. Po jakimś czasie powinniście sami odnaleźć swój złoty sposób na zapisywanie priorytetów. A na dzisiaj to wszystko. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, zapraszam do subskrypcji i na moją stronę hugizrecords.com. Pozdrawiam!